Jednym ze skutków przemian transformacyjnych w republikach Azji Centralnej, obok kryzysu ekonomicznego, gwałtownych zmian struktury społecznej i pogłębiającego się ubóstwa, jest brak dostępu do podstawowej opieki medycznej, głównie na obszarach wiejskich. Skala problemu w regionie różni się, zwłaszcza pomiędzy najbogatszym Kazachstanem a najbiedniejszym Tadżykistanem. Do głównych problemów zaliczamy niedobór środków higienicznych, lekarstw i szczepień, niewystarczającą ilość szpitali, ambulatoriów i sanitariatów, brak dostępu do wody pitnej, korupcję, brak wykwalifikowanej kadry oraz liczne choroby na obszarach klęsk ekologicznych. Problemy te prowadzą m.in. do obniżenia się długości życia mieszkańców oraz zwiększenia liczby zgonów niemowląt i dzieci. Średnia długość życia kobiet i mężczyzn, np. w Tadżykistanie, jest mniejsza o 10 lat w porównaniu do Polski. Z drugiej jednak strony Polacy nie mogą konkurować z państwami Azji Centralnej w kwestii przyrostu naturalnego. Wspomniany Tadżykistan zajmuje 68. miejsce na świecie, Polska natomiast jest dopiero na 203. miejscu. Tak dynamiczny przyrost naturalny wespół z kryzysem finansowym odbija się zwłaszcza na dzieciach i młodzieży z terenów wiejskich. W Tadżykistanie aż 15% dzieci poniżej 5 roku życia ma niedowagę. W pozostałych krajach jest to około 3-5%. Brak profilaktyki oraz zwiększenie ilości osób dożylnie przyjmujących narkotyki wpływa na epidemię HIV/AIDS. Na przykład w Uzbekistanie do 1987 roku nie było w ogóle zarejestrowanych osób zarażonych wirusem HIV. W 2006 roku było ich już ponad 8 tysięcy. Teraz rokrocznie ta liczba zwiększa się o około 2 tysiące osób. Problematyczny jest także brak środków finansowych na rozwój infrastruktury medycznej, badań i profilaktyki zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia zarówno ze strony państwa, jak i obywateli są mocno zróżnicowane. Najmniej na zdrowie wydają Turkmeni, bo tylko 2,7% PKB. Najwięcej Kirgizi, 6,2% PKB. Pomimo tego w państwach Azji Centralnej opracowuje się liczne reformy mające na celu reorganizację systemu ochrony zdrowia, wzrost kompetencji lekarzy oraz zwiększenie dostępności opieki medycznej na obszarach wiejskich.